Proszę Państwa, chciałbym jeszcze raz powiedzieć o sprawie życia, życia na Ziemi, wieku Wszechświata. Mówiłem o tym, jak się niedawno zorientowałem, w jednym z pierwszych wykładów na tajnych kompletach. To było chyba 4 czerwca 2012 roku, ale od tego czasu, no, bardzo dojrzałem. Zmieniły mi się, znaczy może nie zmieniły, ale rozszerzyły się, powiedzmy, moje horyzonty, czy moja wiedza na ten temat. I widzę coraz bardziej, jak ta sprawa, to znaczy skąd pochodzimy, czy zostaliśmy stworzeni, czy też przypadkiem Darwin nas wygrzebał zadnią nogą z piasku, jest istotna dla przyszłości cywilizacji ziemskiej. Również na stronie dakowski.pl mogą Państwo to znaleźć pod artykuł pod tytułem Czy ewolucjonizm jest nauką? Ale teraz powiem, no, inaczej. Inaczej o tym samym. Jak dużo mamy czasu do dyspozycji? Ja oczywiście nie mówię o przyszłości, bo tutaj sądzę, że mamy bardzo mało czasu, ale mówię o przeszłości. Mianowicie wielki wybuch, czyli tak zwany wielkie boom, bo Big Bang to znaczy wielkie boom, które w sposób szyderczy nadano początkowi Wszechświata, jak teraz wiemy, miał miejsce 13,7 miliarda lat temu. Nie jest to dawno. 13,7 miliarda lat temu, plus minus 0,2, powstało wszystko, co nazywamy materią i energią. To znaczy wtedy cała ta materia i energia skupiona była w jednym matematycznym punkcie, z którego nastąpił właśnie ten wielki wybuch, czyli to był również początek czasu. Więc w fizyce nie wyobrazić sobie możemy wszystko, szczególnie w matematyce, ale w fizyce czas liczy się od T równego zero, to znaczy czas się liczy od właśnie wielkiego wybuchu. I później ten czas, jakieś procesy fizyczne zaczynają się w czasie 10 do minus 43 sekundy, co innego się tam później dzieje w czasie 10 do minus 32 i tak dalej. Czy można to nazwać ewolucją do sytuacji, którą mamy teraz? Tylko w tym sensie, że następują zmiany zgodne z prawami fizyki. Z prawami fizyki, które jak przypuszczamy, czy jak zakładamy, są stałe. Nie ma, nie widać powodu, żeby ktokolwiek z zewnątrz kręcił tą słonecznicą, żeby się kręciła szybciej czy wolniej. Nie. Są, Pan Bóg nadał stałe prawa fizyki i kropka, i one są. Więc ten czas jest czasem 13,7 miliarda lat temu. Znamy ten czas, znaczy potrafimy ten czas mierzyć z mniejszą dokładnością mniej więcej 100 lat temu. Bo gdzieś tam 90 lat temu był Hubble, astronom, który zauważył, że w ogóle istnieją galaktyki poza Drogą Mleczną, gdzieś tam dalej, i w tym czasie znaleziono również pierwsze pomiary, stworzono pierwsze pomiary odległości do tych galaktyk. Okazało się, że galaktyki się rozchodzą właśnie od tego wybuchu z prędkością zależną od odległości, od siebie, i w ten sposób ta teoria wielkiego wybuchu się rozpoczęła. Potem znaleziono tą stałą Hubble'a, to znaczy z wielkość, zmierzono ją z większą precyzją, z większą dokładnością, co pozwoliło ustalić, że ten pierwszy bums nastąpił te 13,7 miliarda lat temu. Z czego wynika, że w tych pierwszych miliardach, kiedy tworzyły się najpierw pierwiastki,
pierwiastki się robiły coraz cięższe, to wszystko się rozpadało, rozchodziło. Później powstawały jakieś zgęstki, zgręzy, z których powstały galaktyki. I to trwało pierwsze parę miliardów lat. Nasze Słońce jest Słońcem drugiej czy trzeciej, chyba trzeciej generacji i ono z takiej kolejnej mgławicy, znaczy z takiej kupy śmieci, powstało, znaczy zostało pod wpływem sił grawitacji protosłońce, powstało gdzieś 5 czy 5,2 miliarda lat temu. Kiedy ono się zebrało rzeczywiście do kupy, wewnątrz nastąpiło takie wysokie wzrost temperatury i ciśnienia, że powstały reakcje termojądrowe, czyli że wodór zaczął się zamieniać na hel, co go to słoneczko podgrzało i od tego czasu mamy Słońce. Z czego wynika, że na zesztywnienie, zestalenie się planet, w tym planet i Ziemia, stało się to 4,5, tam 5 miliardów lat temu, niecałe 5, 4,5. Czyli na powstanie, po pierwsze, najpierw ta protoziemia, wstępna Ziemia musiała tak się schłodzić, żeby z pary wodnej, która była jakoś u góry, żeby powstała, po pierwsze powstała atmosfera i później musiała ta para wodna spaść i nie wyparować, bo kiedy spadała na rozgrzaną lawę, to natychmiast parowała. Czyli kiedy już lawa ostygła do temperatury kilkudziesięciu stopni Celsjusza, wtedy pojawiły się pierwsze kałuże, które później się połączyły w pierwsze, powiedzmy, jeziora, morza, coś takiego. I wtedy powstał ten sławny, czy też niesławna, pierwotna zupa. To znaczy takie pierwotne, gorące błocko, w którym miało powstać życie. I zauważmy teraz bardzo istotną rzecz, że to zupa pierwotna powstała gdzieś 4 miliardy lat temu, około. A już 200 czy 300 milionów lat później kłębiły się jakieś pierwsze życie, czyli na powstanie życia nie mamy nieskończonej ilości czasu, która byłaby potrzebna, żeby życie powstało w sposób przypadkowy przy pomocy survival of the fittest, czyli doboru naturalnego. Mamy tylko te kilkaset milionów lat. Czyli wygląda na to, że powstawanie kolejnych zmian, rozwój był rozwojem zaplanowanym, a nie przypadkowym. Jeśli tak, zresztą ten takim bardzo przykładem typowym, który ja często podaję, to jest już na poziomie litery B czy C alfabetu, jest to, że teraz widzimy, jak sobie latają tutaj u nas nad domem, latają nietoperze. I to są cudowne, złożone układy, które wysyłają jakieś dźwięki wyższych częstotliwości, których my nie słyszymy, i one przy pomocy tych dźwięków sterują swoim lotem. A równocześnie w oceanie mamy setki gatunków wielorybów. Otóż wiadomo z paleozoologii, że wspólny przodek tych dwóch wspaniałych zwierząt, jeśli to był przodek, to było to odległość od tego wspólnego przodka do stanu, w którym już są i nietoperze, i wieloryby, to jest 8 milionów lat. To jest bardzo niewiele. Jeśli to jest 8, zakładając, że wieloryb żyje rok, pewnie żyje 10 lat, ale to jest tylko parę milionów kroków. Otóż w sensie matematycznym jest zupełnie niemożliwe
przy pomocy mikroewolucji, znaczy tej małej ewolucji, żeby doprowadzić w parę milionów kroków to rozgałęzienie w kierunku z jednej strony tych, nie wiem ile jest setek gatunków nietoperzy, a z drugiej strony w kierunku tych setek gatunków wielorybów. To wskazuje, że czas, jakim dysponujemy do powstania życia, jest zupełnie sprzeczny z tymi założeniami tak darwinizmu, jak i neodarwinizmu, to znaczy tego, co w tej chwili jest uczone na uczelniach darwinistycznych czy też ewolucyjnych, co wyewoluowało z tych no, bardzo słabo uzasadnianych przed stu kilkudziesięciu laty hipotez Darwina. Jeśli to jest tak mały czas, to w takim razie skąd się wzięło życie na Ziemi? No, widać wyraźnie, że w tym czasie ono samo wyewoluować nie mogło. Jeśli zakładamy, tak jak przeciwnicy Pana Boga zakładają, pamiętamy, że jest przeciwnik Pana Boga, czyli zakładają ludzie, którzy uważają, że mogą udowodnić, że życie powstało w sposób spontaniczny, no to tutaj nacinają się na ten kłopot. Otóż już 100 lat temu Arrhenius powiedział, no tak, na Ziemi to życie nie mogło powstać, ale przecież ono przyleciało na meteorytach z innych gwiazd czy z innych galaktyk, wszystko jedno. Niedawno ogromne poruszenie w tym świecie, że tak powiem, wierzących w nieistnienie planisty, stwórcy, wywołało to, że gdzieś w paru meteorytach, między innymi Murchison, znaleziono dość złożone związki chemiczne. No proszę, to jest dowód, że życie przyleciało skądinąd. Otóż ta hipoteza Arrheniusa przed 100 laty została bardzo szybko obalona przy pomocy przede wszystkim tego pomiarów prędkości lotu tych meteorytów, który jest taki sobie parę kilometrów czy kilkadziesiąt kilometrów na sekundę, więc na przelecenie tych odległości kosmicznych musiałyby upłynąć ogromne miliony lat. A tutaj nie mamy tych ogromnych przestrzeni czasowych, bo właśnie wszystko jest ograniczone do tych kilkunastu miliardów. Otóż to, co dotyczy obecnych tych tak zwanych odkryć, że w jakichś meteorytach pierwotnych były te związki chemiczne złożone, to też musi się ograniczyć w tym czasie, który jest nam dany. To znaczy w czasie, który może być najwyżej rzędu 10 miliardów lat. Otóż powstanie nie na Ziemi, ale gdzie indziej w naszym wszechświecie życia musi być również w ciągu, mieć ten zakres czasowy tych do 10 najwyżej miliardów lat. Innymi słowy, wszelkie tak zwane hipotezy, bo to nie są teorie, panspermii, czyli przyjścia życia, czy przyjścia nawet w postaci istot, przylecenia na Ziemię jakichś mądrych istot, które tu na Ziemi spowodowały przyspieszenie ewolucji, czy też spowodowały sztuczną ewolucję, nie mieści się w tym czasie, który mamy do dyspozycji, znaczy w tym czasie 10 miliardów lat. Bo, jak wykazano bardzo precyzyjnie i to matematycznie, to znaczy to nie są żadne hipotezy, do powstawania życia we wszechświecie potrzebne są też te czasy, powiedzmy 10 do 40 razy większe niż czas życia wszechświata. Czyli jest to niemożliwe. Co zrobili wobec tego ci, którzy chcą wierzyć w powstanie przypadkowe życia, inteligencji, umysłu, czegoś takiego? A no to pewnie były poprzednie skoki wszechświata przed naszym wszechświatem. Ale z tego to już nawet Stanisław Lem się wyśmiewał w książce Głos Pana, która
To jest oczywiście tylko science fiction, ale wykazująca to, że pewnie z tych poprzednich wszechświatów przeszła jakaś informacja. Otóż nie. Z poprzednich wszechświatów, gdyby one istniały, to wykazano, to też wykazano 80 lat temu, to był Tolman, że każdy następny, ewentualny taki skok wszechświata musiałby być coraz bardziej zanikający, czyli też wszystko by musiało się dojść do śmierci cieplnej. Otóż jeśli ten punkt, czyli Big Bang, który byłby ewentualnie takim pępowiną do poprzedniego wszechświata, w tym punkcie zanika wszelka informacja. Więc niemożliwe jest przejście jakiejkolwiek informacji z poprzedniego wszechświata. Innymi słowy, no w obecnym stanie i jak się wydaje jeszcze rozwijającej się nauki, w sensie science, znaczy fizyka, matematyka, logika, jeśli one się rzeczywiście rozwijają, to w tej chwili widzimy tylko to, że po pierwsze, że jakiekolwiek przypuszczenia, że istnieją ludziki z Plejad, czy ludziki z Syriusza, przy założeniu, że to są ludziki, które też powstawały w sposób przypadkowy, doboru naturalnego, jak oni powiadają, szansa na to jest zero. Czyli wszystkie te, nie tylko UFO, ale wszystkie, również UFO oczywiście, ale wszelkie poszukiwania SETI, czyli poszukiwania inteligencji pozaziemskich, nie mają sensu, a z drugiej strony Stwórca, czyli Pan Bóg, nie może być nielogiczny, no bo jest istotą doskonałą, czyli istotą logiczną. Nie mógł stworzyć czegoś, istot, które by sprzeczne były z logiką. Właśnie te kłopoty, które by nastąpiły wtedy, jak wyglądałaby wolna wola u innych istot, jak wyglądałoby odkupienie i to wszystko, wyklucza powstanie gdzie indziej istot obdarzonych duszą. No dobrze, a co będzie, jeśli takie istoty się pojawią? No to zobaczymy. Prawdopodobieństwo, że pojawią się, jest zero, ale nauka z faktami się nie zderza. Nauka fakty akceptuje. I to, co na razie nauka może zaakceptować, to, że to jest i żyjemy w jedynym wszechświecie, i że ten wszechświat miał, z punktu widzenia nauki, tylko tyle można powiedzieć, miał planistę i stwórcę. Tyle. Dziękuję.